Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was znów z Barnhouse Lane. Tylko pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego tutaj jesteśmy w main menu. Moi drodzy, po pierwsze, to ogólnie twórcy Harvester Games to jest polska firma. Ja o tym nie wiedziałem, dopóki nie wlazłem w dodatki. Bo w sumie w Decathlonie nie było czegoś takiego jak jakiś opis firmy czy coś, nie było czegoś takiego jak dodatki. A tutaj sobie wszedłem w to i tak patrzę. Drodzy gracze, dziękujemy za taką Barnhouse Lane i wsparcie naszego małego studia. To dużo dla nas znaczy. Niektórzy z was są znajomi z typem gier, które tworzymy, a dla niektórych będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Ale mamy naprawdę nadzieję, że wszyscy znajdziecie coś świeżego i ekscytującego w grze, która prawdopodobnie jest naszą największą produkcją do tej pory. Bardzo dobrze się bawiliśmy tworząc ją. Po raz pierwszy pracowaliśmy jako prawdziwa drużyna. Barnhouse Lane, które miało swój początek jako The Cat Lady 2. A z czasem okazało się swoją własną, oddzielną historią. Zostało stworzone całkowicie przez dwie osoby i jako samodzielnie wydana produkcja w dużym stopniu polega na przekazie z ust do ust. Więc jeśli gra ci się spodobała, powiedz o niej przyjaciołom, napisz recenzję, streamuj. To pomaga bardziej niż myślisz. Ale przede wszystkim mamy nadzieję, że gra wam się spodoba i jak zawsze do zobaczenia w następnej. Rem Michalski i Michał Michalski. No, moi drodzy, w ogóle jakie to jest fajne podejście, że twórcy sami zachęcają, powiedz o niej przyjaciołom, napisz recenzję, streamuj, to pomaga bardziej niż myślisz. No właśnie, a co po niektórzy mają ból dupy, że ktoś zrobi z jakiejś gry streama albo nie wiem, nagra odcinki. Boże, takich twórców to powinno się tępić, naprawdę totalnie. Dobra, ale wracamy. Wracamy, mamy klucz, mamy wszystko. Gra mi się naprawdę mega spodobała, więc z pewnością będziemy dalej sobie kontynuować. No, znacznie lepiej mi się podoba niż na przykład Tales Noir. Taki głupi przykład. Dobra, mamy kluciko. Były ukochany Destiny wyciągnął go z jej żołądka. Tak bardzo mu zależało. Open. Hello. Dziwne rzeczorki. Creepy rzeczorki. Rozumiem, że to obrazuje naszego raka. Gdzie jesteś? Zastawka serca. Wiesz co? Weź, wyciągnij gnata. Nie potrzebuję broni, jestem bezpieczna. Nie wiem, skąd ty o tym wiesz. Nie wiem, skąd ty o tym wiesz. Czy ja wariuję? No, tak, wariujesz. What? To jest jakiś trup. Ja już to widzę. Zbadaj. Główny dopływ gazu. Można go tu włączyć lub wyłączyć. No, to wygląda jak scena z The Cat Lady. Zbadaj. Nie odważę się spojrzeć na jej twarz. No jak nie? Popchnij. Ani drgnie. Pociągnij czerwoną dźwignię. Naciśnij czerwony przycisk. Pociągnij zieloną dźwignię. To się otwiera. Tu się wkłada. Tu się wyjeżdża. Nie ma gazu. Ale to są nasze włosy, tak mi się wydaje przynajmniej. Włącz gaz. Cholera, brakuje zaworu. A zaworek mamy. Destiny miała to w swojej srace. Pik. Włączamy. Teraz pan z wąsem się cieszy. Nie, no dobra, to było złe. Ale nie wiem, ja to, ja lubię czarny humor. Dobra, no to co, mamy cię po prostu spalić, tak? No dobra, myślałem, że zobaczymy płomień czy coś, ale nie. Pyk. Pyk. Już? Już. No spalone? O nie! Kaszle! Papieroska? Matka ci powinna dać całą paczkę do wypalenia. Chemioterapia. Numer stąd, ale go nie poznaję.
Halo? Dzień dobry, mam na imię Beth i dzwonię z Hopetail Medical Clinic. Rozmawiam z Angie Weather? Yes. Tak. Dobrze, świetnie. Przyszła pani do nas w zeszłym tygodniu na badania. Są wyniki i... To w normie? Doktor Matthews pytał, czy może pani przyjść. On wszystko wytłumaczy. Teraz. Coś jest nie tak. Jestem chora? Obawiam się, że nie podajemy takich informacji przez telefon. Umówmy wizytę, dobrze? Może być dziś po południu? Przepraszam, może pani powtórzyć? Nie słyszę zbyt dobrze. Powiedziałam... Chcę ci pomóc. Narysuj X na drzwiach i przyjdź do mnie. Co? Chcę się lepiej przyjrzeć. Nikt nie może mi pomóc. Zaraz. Ten dźwignię nie da się jej pociągnąć. Jest to nie to. Zbadaj. Wygląda jak świecący kawałek kredy. Weźmy ją. Dodano nowy przedmiot. Zegar w kształcie kota. Uroczy drobiazg. Chyba wyglądałby nieźle na półce w moim pokoju. Kawałek kredy. Znalazłem go wewnątrz zwyklonych zwłok. Dziwne. Wydaje się przypomniony jakąś mroczną energią. Ciekawe. Co do cholery. Nie były wcześniej zamknięte. Mamy X narysować. Głos kazał mi narysować X na drzwiach. Dobra. O. Tak. Myślę, że możesz mieć szansę. Mam co do ciebie dobre przeczucia. To twój głos słyszałem przez telefon, prawda? Kim jesteś? Jak widzisz, jestem kotem. Kiedyś miałem kochany, ciepły dom. Ale pewnego dnia Andrea się pochorowała. Trafiła na Birdhouse Lane. Śledziłem ją i... Zostałem. Gdzie indziej miałbym iść? Kim jest Andrea? Ona oczywiście była moją przyjaciółką. Dawno temu. Oboje umarliśmy w tamtym ogniu. Ale ja po prostu nie mogłem tego zaakceptować. Czemu tu jestem? Tutaj chorzy przychodzą, by umrzeć. Gdzie indziej miałabyś i być? Też jesteś chory? Nie. Nie powinienem tu być, ale koty nigdy nie przestrzegają zasad. Zamiast tego, czasem próbuję pomóc takim biednym duszyczkom jak ty. Bo wiem, jak uleczyć twojego raka. Ta gnijąca choroba powoli zabija cię od środka. Mogę dać ci nowy początek, jeśli chcesz na niego zapracować. Oczywiście. Nie ma lekarstwa. Nic nie mogą zrobić. Ale jest coś, co możesz zrobić, Angie. Lekarstwo jest w tobie. Musisz tylko sięgnąć do wnętrza i je znaleźć. Ale nie dostaniesz go łatwo. Najpierw musisz mi coś udowodnić. Udowodnić to sobie. Nie muszę niczego nikomu udowadniać. Oczywiście. Nadal tkwisz w zaprzeczeniu.
Cierpisz. Nic dziwnego. Ale wysłuchaj mnie. Proszę. Musisz być świadoma, że zbliża się niebezpieczeństwo. O czym ty mówisz? Dam ci 5 zadań. Ukończ je wszystkie, a będziesz żyła. Pierwsze jest takie, że masz sprowadzić złoczyńcę tutaj, na Burnhouse Lane. Niebawem go spotkasz. Nie pozwól, by uspokoił cię fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, ale zamiast tego sprawdź, by przyszedł tu z tobą. Nie przyjdzie tu z własnej woli, oczywiście, więc użyj kredy, którą znalazłeś i narysuj X na drzwiach. Jeśli przejdzie przez te drzwi, trafi prosto do Burnhouse Lane. Tutaj zapłaci za swoje złe uczynki. A teraz wracaj. Nadchodzi nowy dzień. Ale niedługo znów się spotkamy. Ale teraz wyjdź. Wracaj. Myślę, że stary George potrzebuje twojej pomocy. No dobra. A mogę jednak się wrócić tam? Nie mogę. I pierwsze zadanie, sprowadzić złoczyńcę na Burnhouse Lane. Chapter 2. Chapter 2. Mała owieczka zjadła wilka. Może powinienem być bardziej poważny przy takich tematach. Ale ta gra jest świetna. Znaczy, na razie jest świetna. Nie wiem, jakie będzie zakończenie, bo na przykład Decade Lady mi się zakończenie nie podobało osobiście. Mimo, już zrobiłem 2 albo 3. Nie pamiętam już nawet. Chyba 3. Burnhouse Lane jest prawdziwy, czy ja sobie wyobraziłam? Nie. Nie czułam się jak we śnie. Ale jeśli spalony kot miał rację, to oznacza... Mogę wyzdrowieć. Mogę dostać drugą szansę. Już nigdy nie stracę żadnej minuty swojego życia. Ale... Nie powinnam wybiegać w przyszłość. Zobaczmy, co się stanie. Już poranek. Nie było mnie całą noc. Ciekawe, czy z George'em wszystko w porządku. Spalony kot dał Angie wyjątkowy dar. Będzie mógł sprawić, że jedna osoba powie jej prawdę, niezależnie od okoliczności. Pan Gray. Raz na dzień zmuś kogoś, by wyjawił niewygodną prawdę. Pierwsza moc Pan Gray może zostać użyta, gdy podczas rozmowy zobaczysz znak gwiazdki obok opcji dialogowej. Jednak Angie może użyć tej mocy tylko raz dziennie. Znak gwiazdki wskazuje, że moc została już zużyta. Możesz sprawdzić status kocich mocy w ekwipunku. Wow! Ciekawe. Mamy umiejętność. Mamy coś ładnego. Nie to. To nie zadziała, wiem. Użycie mocy pana Gray plus 1. A mogę kebaba wrzucić? To nie zadziała. Dobra, no to mamy już dwa użycia. Świetnie. Ej, kurde, podoba mi się to. Dobra, to jest jego pokój. Już nawet pamiętam pokoje. George? George? Może już poszedł na dół. Georgie? Była łazienka gdzieś? Dobra, no każą iść na dół, to idźmy na dół. Ze schodów się nie spieprzył, no chyba, że tu. Nie ma go też tutaj.
Oh fuck. Morning, dear. Witaj, moja droga. Szukam Joycey. Joyce? Joyce? Muszę z nią pilnie pogadać. Jest tu? Przepraszam, ale tak po prostu tu wszedłeś? Dzwoniłem przez dłuższy czas. Nikt nie otworzył drzwi. To powinno pana uświadomić, że albo nikogo nie ma w domu, albo ktoś jest zajęty. Jestem sługą Bożym, a Bóg nie potrzebuje zaproszenia. Poza tym George dobrze mnie zna, tak jak i Joyce. Rozmowa o Joyce. Gdzie ona jest? Muszę z nią coś przedyskutować. Najwyraźniej tu nie ma, prawda? Ale ona zawsze tu jest. Opiekuje się George'em. Jak inaczej by sobie poradził? A, ta Joyce, opiekunka. Tak, ona. Gdzie jest? Joyce, tu nie ma, miała wypadek samochodowy. Przykro mi, ale nie wiem. Najlepiej skontaktować się z córką George'a Sarah. Przepraszam, ale nie znam cię. Najlepiej skontaktować się z córką George'a, Sarah. Ona ci wszystko opowie. Ale czemu? Coś się stało? Słuchaj. Jestem ojciec Rob Collins, długoletni przyjaciel rodziny i filar tej społeczności. Myślę, że mam prawo wiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że mam na imię Angie. Jestem pielęgniarką z agencji zastępującą Joyce podczas jej nieobecności. O, ma to sens, ale... Jak długo tu będziesz? Tylko kilka tygodni. Kilka tygodni? Co ja zrobię? Co ja zrobię? To nic dobrego. Czego chcesz od Joyce? To... Obawiam się, że nie mogę o tym mówić. Na pewno rozumiesz, co powiedziane w konfesjonale zostaje w konfesjonale. Okej. Och, kontynuuj, nikomu nie powiem. No, nikomu nie powiem. W takim razie, dobrze. Ja... Chciałem tylko kupić od niej te specjalne zioła. O, uprawia je gdzieś pod ziemią, w swojej kryjówce. Nie chciała pokazać gdzie. Tylko ona wie. O. Dobra, rozumiem. Chce pan kupić trawkę? O, co? Przepraszam, zakręciło mi się trochę... O, moja głowa. Weź głęboki oddech i nic ci nie będzie. Co? Zaufaj mi. Jestem pielęgniarką. Ja... O czym tu rozmawialiśmy? Dobry, pielęgniarko. Dzień dobry, ojcze. Co? Jeszcze jeden? Kim jesteś i jak się tu dostałeś? Tylko Cyrien. Nie zważaj na niego. Mieszka na farmie i zajmuje się owcami. Słyszałem od ludzi, że dość dosłownie. Nie słuchaj tego głupca, pielęgniarko. Po prostu lubi znęcać się nad ludźmi. Jesteś łeż, tak? Widziałem cię przy owcach. Jestem cholernym pasterzem. To jasne, że przebywam z owcami. Opiekuję się nimi. Te biedne istoty są absolutnie przerażone, gdy się do nich zbliżasz. To samo pomyślałem, gdy ostatnio byłem na ojca niedzielnej mszy. A kiedy to było, Cyrien? 10 lat temu? 20? Przestań ci się sprzeczać. O, czyżby tu gumowce i owieczki? O, czego chcesz, Cyrien? Cyrien. Cóż. Zszedłem do zagrody, żeby nakarmić owce. Nie robi coś strasznego, jasne? Więc idę przez wschodnie podwórko do domu. Nie jestem zadowolony, bo lejek z cebra już czuję, że mam wodę w butach. Ale zgadnij, co widzę. Biednego starego George'a siedzącego na dachu stodoły.
Zawołałem go. Powiedziałem, żeby zszedł, że spadnie. Ale on mnie zignorował, więc pomyślałem, ja nie mogę się tym zająć. Naprawdę, jestem tu od opiekowania się owcami. Szaleni starcy są poza moimi kompetencjami. Cholera. To nie twój obowiązek mieć cały czas oko na George'a, pielęgniarko. Prowadź do stodoły, Kieran. Ja się tym zajmę. Chodźmy wszyscy. Tego co słyszę, sytuacja może wymagać boskiej interwencji. Tano, nowy sen. Boże, cel. Boże, jak oni wyglądają. Kieran to po prostu wygląda jak... No dziwnie wygląda. A, no tak, bo to tędy. Cholerny deszcz. Padł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Więc to jest stodoła. No dobra. Jest George, George jest tam. Co on tam kurde robi? Tam na górze. Fuck. Kurwa. Sorry. Przepraszam. Po co by tam wlazł? Może ty nam powiedz. Ty się nim zajmujesz. George! Złaś na Boga! Widzisz? Nikt cię nie słucha, kolego. Nawet George. Pewnie mnie stamtąd nie słyszy. Jesteś dobry wspinacz, Sirien? Chociaż powiem wam, że chyba zaraz bardziej ojcu Robowi wierzę, bo już wiemy, że on chciał tylko kupić trawkę. Ojcze Rob, jakieś pomysły? Szkoda, że Wszechmogący nie daje nam w takich sytuacjach anielskich skrzydeł. Ale skoro nie daje, chyba sięgnę po kolejny najlepszy sposób. Jaki? Będę się modlił o jego bezpieczeństwo, moja droga. Nie, no nie będę zużywał tego. Lepsze to niż nic. Myślę, że będziemy musieli ogarnąć tego Siriana. Kieriana. George już to robił? Nie wiem. Zwykle siedzę z owcami. Przysięgam, jeszcze raz nazwij mnie obcojebcą. W żaden sposób cię nie nazwałem. Ale wiesz, co mówią, Kieran. Nie ma dymu bez ognia. Jesteś dobry we spinaczce, Kieran? O nie, ja tam nie wchodzę, pielęgniarko. Przykro mi. Deski są przegnite. I te drabiny. Zostały stworzone dla kogoś o mojej posturze. I twojej wadze. Możesz się odczepić? Nawet nie jem dużo. Mam gen otyłości po matce. Przez to nie jestem zwinny. I co z tego? Och, widziałem, jak tańczyłeś podczas wiejskiego festynu. Tym gen otyłości ci nie przeszkadzał. Dobra, jeszcze tego brakowało, żebyś usnął na dachu. To wysoka stodoła. I bardzo stara. George powiedział mi, że jego ojciec zbudował ją w latach 50. Świetnie. Dzięki temu wspinaczka będzie jeszcze bardziej ekscytująca. Ciekawe, czy widać tam mój kościół. Może się wezmiesz i sprawdzisz. Cóż, aż taki nie jestem ciekawy. Oba jesteście bezużyteczni. Ja się nim zajmę. Dobrze, tak zrobiłaby Joyce. Uważaj tam. Oj, no dobra. Nie chciałem w sumie go sprawdzać, tego grubaska, bo stwierdziłem, że nie ma sensu w sumie. No, jaki on może być powód, żeby nie wejść? No kurde, boi się. Wiedziałem. Hej,
Ej, panienko, próbujesz mnie zabić? Nie widziałaś? Ten metalowy pręt prawie mnie przebił. Faktycznie, nie widziałem. Zbadaj, pchnij, a wtedy go na pewno zabijemy. No nie? Po prostu go zabijemy. Pytanie, czy chcę go zabić? Tu jest okno. Badaj. Wielka skrzynia. Otwórz. Zamknięte na głucho. Nie. Nie mogę jej popchnąć, w środku jest coś ciężkiego. Lepiej nie. No to nie. Mogło mi się wspiąć przez to okno, a potem na półkę na zewnątrz. Wyjdź. Noki. I ona nawet ładna jest. No dobra, czyli musimy iść na lewo. Tak, już tu widzę, że no jest delikatny deszcz. Aha. Jak on tam kurde wlazł? Okej, okay, rozumiem, że po drugiej stronie przy tej skrzyni jest, w razie czego, kolejne okno. Czyli jednak będziemy potrzebowali tego prętu. Nie ma nic. Tu też nie ma nic. Nie, 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 w dół. Panienko, w dół. Wyjmij metalowy pręt. Było tak blisko. Odpuść, nic ci się nie stało. Pewnie by się tylko od ciebie odbił. Z tym razem lepiej wyceluję. Odpuść, nic się nie stało. Ale odsuń się stąd, ej. Nie? Właśnie, ale mam jeszcze dostęp tutaj. Za piękne zwierzę. Zwierzu. O? Usiądź. Siadanie na mokrej ławce, gdy leje jak zebra, to naprawdę zły pomysł. To chyba aster. Kwitnął późnym latem i wczesną jesienią. Jest całkiem ładny. Dodano nowy przedmiot. Rozumiem, że to jest jego kanciapa. Kanciapa Kiriena. Nie najlepsze miejsce do mieszkania, ale wolę, aby był tutaj niż w domu. Możemy wejść nawet. Wow. Ma broń. Ten karabin tu na to wygląda, jakby mógł zabić słonia. Puste butelki powinien. Pełne ich tutaj. Kirian lubi wypić, to na pewno. Ile mam broni? To dużo broni. Najwyraźniej ma na jej punkcie obsesję. Nie jestem już na Barnhouse Lane. Poza tym jestem pielęgniarką, nie najemnikiem. Szkoda. Strzelba z lunetą? Cholera. Naprawdę ma bzikę na punkcie broni. No i dobra, teraz mi się wydaje, że jednak to Kirian jest tutaj osobnikiem tym złym. Być może to mylne. Fioletowy kwiat. Asty są jednym z niewielu kwiatów, które kwitną o tej porze roku. Podobałyby mi się na moim grobie, ale czy jest ktoś w moim życiu, kto by w ogóle o mnie pamiętał? Nie chcę o tym myśleć. Metalowy pręt. Był kiedyś częścią drabiny. Oki. No dobra, mamy wszystko tak naprawdę, co chyba chcieliśmy mieć, tylko no, wydaje mi się, że jak ja tutaj to przepchnę, to spadnie na niego. Takie mam wrażenie. Nie chciałbym tego robić, wolałbym z nim pogadać, no ale jak widać chyba się nie da. Ach,
Możesz nas słownie ostrzegać, zanim zaczniesz rzucać stamtąd ciężkie przedmioty. W sensie, tym razem było blisko. To było blisko. Zbadaj. W środku jest chyba wielka torba ziemniaków. Otwórz torbę. Jedyny sposób, by to otworzyć, to przeciąć płótno. A mamy nożyk. Uwaga na głowę tam na dole. Będzie ziemniaczony deszcz. Auć! Dobra. Okej. Mamy półkę na zewnątrz, wychodzimy stąd. Dobra, ona jest ładna. Kościoła nie widać. Dobra. Co tu się dzieje? Tu mamy dwa ekrany dziwnie połączone. Okej. Nie mamy naszej pałki. Albo ją zużyliśmy, okej. No chodź kolego, idziemy na dół. No bo nie, niezły widok, co? Widać są teren w promieniu kilometrów. Tak. Mogę z tobą posiedzieć? Na pewno? Nieważne, i tak już przemokłem. Opowiedz mi swoją historię, George. Tell me a story, George. Nie chcesz jej słyszeć. Chcę. Opowiedz mi o swoim życiu tutaj. Jakie było? Cóż... Miałem bardzo dobre życie na tej farmie. Ale... zajęło mi trochę, żeby do tego dojść. Gdy byłem młody, chciałem wyjechać, zobaczyć Amerykę, jaką znałem z filmów, zobaczyć Dziki Zachód na własne oczy. Ale nigdy nie wyjechałem. To była farma mojego ojca i kiedy zmarł, zostawił ją mnie. Był złym człowiekiem, który zawsze krzyczał na ludzi. Tak czy inaczej, byłem przekonany, że pójdę w jego ślady i będę wiódł przeciętne życie, którego nigdy nie chciałem, dopóki coś się nie wydarzyło. To było 4 września, 2 lata po śmierci mojego taty. Jechałem traktorem na wzgórze, by naprawić płot, gdy nagle usłyszałem trzask. Stanąłem. Wysiadłem i zobaczyłem rower, cały zgnieciony, wystający spod przedniego koła traktora. I zobaczyłem kobiecą stopę. Nie wiedziałem wtedy, że pół roku później poślubię tę stopę i jej właścicielkę i że będzie to miłość mojego życia. Miała na imię Penny. Była nowym weterynarzem w mieście i najcudowniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Z bolącym sercem wziąłem ją na ręce, gotów jechać do szpitala, ale ona tylko się uśmiechnęła i powiedziała: George Taylor, ponoć z pana owcą nie jest najlepiej. Uwierzysz, że bardziej martwiła się o owce niż o siebie? Pokój jej duszy. Naprawdę, kochała zwierzęta ponad wszystko. Na szczęście oberwała mniej niż rower, tylko trochę zadrapań i skręcona kostka, co było dość niezwykłe, biorąc pod uwagę, że wpadła pod cholerny traktor. Czekałem na nią pod szpitalem, z bukietem kwiatów w prawej i pudełkiem czekoladek w lewej ręce. Oboje wiedzieliśmy, że to przeznaczenie. Moja kochana Penny. Mówię ci, wywróciła moje życie do góry nogami. Farma, którą tak pogardzałem, w końcu stała się domem. Nagle przestał obchodzić mnie Dziki Zachód i kowboje.
Wild West and the Cowboys. Penny otworzyła tu klinikę weterynaryjną. Potem urodziła się Sara i założyliśmy rodzinę. Życie było dobre. Ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Zawsze nadchodzą mroczne czasy. Pewnego dnia doszło do wypadku. Wtedy mieliśmy o wiele więcej koni. Był taki jeden wredny ogier, Derek. Strasznie nerwany. Nagle skoczył i kopnął Penny, gdy dawało mu zastrzyk, a ona po prostu poleciała i uderzyła go o ścianę. Nie umarła od razu. Wtedy nie byłem z nią w szpitalu. Patrzyłem, jak powoli uchodzi z niej życie. Miała tylko 42 lata. Zbyt młoda, by umierać. Zbyt młoda. Ale hej, ale się rozgadałem. Nie chciałem nudzić cię moimi historiami starego człowieka. Do zobaczenia w domu, moja droga. Czyli draniu. Pyszna herbata. Rozgrzeje się, George. Nic ci nie będzie. Oczywiście, że nic mu nie będzie. Twardziel z niego. Do modu siłował się z niedźwiedziami i nawalał wilki. Prawda, George? Z tymi niedźwiedziami to nie wiem, Kilian. Czemu tu jesteś, Kilian? Co masz na myśli? Ja tu mieszkam. Nie w tym domu. Ale znam George'a od dawna. Jesteśmy kumplami. Nie ma nic przeciwko. Nie masz nic przeciwko, prawda, George? Nie mam, Kilian. Wyglądasz na kłopoty tak jak twój kumpel, ksiądz. Jeśli George nie ma nic przeciwko, to ja chyba też nie. Gdzie jest ojciec Rob? Powiedział, że się rozejrzy. Tak? Na pewno znowu węszy. Wyglądasz na kłopoty, tak jak twój kumpel ksiądz. On nie jest moim kumplem. Nienawidzę go. Jeśli mamy ocenić ludzi po wyglądzie, to ty wyglądasz jak ktoś, kto lubi bawić się żyletką, piękna. Tak, zauważyłem te blizny. I wiem, czym są. Czyżby? Może nie wyglądam, ale nie jestem głupi. Słuchaj. Wiem, że masz swoje problemy. Ale w porządku, mam to gdzieś. Zaprzyjaźnijmy się, dla dobra George'a. Prędzej strzelę sobie w głowę, niż się zaprzyjaźnimy, Kilian. Słusznie, nie szukam wrogów. Nie jestem tu, by się zaprzyjaźniać. Będę mieć na ciebie oko. To zależy, bo jeżeli... Słuchajcie, teraz tak naprawdę, jeżeli będę chciał jednak Kiriana gdzieś zaprowadzić, to zaprzyjaźnienie się będzie bardzo dobrym pomysłem niż robienie sobie z niego wroga, bo jeżeli zrobimy sobie z niego wroga, to on nam nigdy nie zaufa i nigdy nie wejdzie, chyba że go podstępem jakoś tam zwabimy. W sumie, no niby tak też. No ale teraz najbardziej to chyba on mi tutaj nie pasuje w tym wszystkim, w szczególności, że prędzej strzelę sobie w głowę, niż się zaprzyjaźnimy, Kilian. No, to dosyć takie jest, no nie oszukujmy się. Dobra, nie szukam wrogów. Zrobimy tak. Najpierw ugotuję dla wszystkich obiad, a potem postrzelamy do butelek. Co ty na to? Więc potrafisz też gotować. Jasne, że potrafię. Robię wspaniałą pieczeń jagnięcą z brukselką, miętowym sosem i w ogóle. George ją uwielbia, ale w mojej przyczepie nie ma piekarnika, więc musiałbym gotować tutaj. No nie wiem, Kilian. Wszystkim nam po takim poranku przyda się porządny posiłek.
Ale będę potrzebować trochę wina do gotowania. Tutaj go raczej nie ma. George zawsze wolał sherry. Ktoś mówił sherry? Mam butelkę czerwonego w przyczepie. Przyniosłabyś mi ją, proszę? Czemu sam nie przyniesiesz? Taki obiad to dużo roboty. Nie wyrobię się, jeśli nie zacznę już działać z warzywami. No i noga mnie napiernicza. I tak będziesz tamtędy przechodziła. Joyce zawsze to robi o tej porze dnia. Po co? Żeby nakarmić Richarda marchewkami. Richarda? Konia. Mieszka w boksie zaraz obok dużej stodoły. Richard, to chyba najgorsze imię dla konia, jakie słyszałam. Marchewki mówisz? Richard na pewno nie jest królikiem? Daj zimnego kebaba Kirianowi. Kurde. Ale, no właśnie. Ciekawe. Dajemy czy nie dajemy? Dajemy. Czy nie dajemy? Kurde, nie wiem. Masz kepsa. Jadłeś już śniadanie? Możesz sobie wziąć tego kebaba. O, nieźle. Na pewno nie chcesz? Tak, na pewno. Dobrze, nieźle. Dzięki temu będę miał siłę do obiadu. Zdrówko, pielęgniarko. Marchewki mówisz? Richard na pewno nie jest królikiem? To nie uwielbiają marchewki. Nie wiedziałaś? Tak, jasne. Oczywiście, że wiedziałam. Idziesz? Richard na pewno umiera z głodu. Richard, to chyba najgorsze imię dla konia, jakie słyszałam. Zawsze mówię, że powinien być na imię Demon. Dlaczego? Gryzie? Z Richardem mamy trudną relację. Miłość połączona z nienawiścią. Zawsze, gdy przychodzę obok jego boksa, wygląda jakby chciał oderwać mi głowę i kopać ją jak piłkę. Koń grający w piłkę. Nie, to byłby niesamowity widok. W takim razie pójdę. Pójdę więc już. Coś jeszcze powinnam tam zrobić? Wydoić krowy? Zebrać plony? Nie. Tylko przynieś wino. Daj Richardowi marchewkę, będzie cię kochał na wieki. Dobrze, ale lepiej opiekuj się George'em, gdy mnie nie będzie. Nie spuszczę z niego oka, pielęgniarko. Dobra, idziemy jeszcze zapisać sobie grę, bo to się przyda. Nie wiem, czy dobrze dałem mu kepsa. Być może nie. Co tu w ogóle robisz? Głuchy jesteś? Ten facet zmieni cię w kolację, uciekaj. Nie zjemy Midge. Mitch. W zamrażalniku jest jagnięcina, głuptasie. A, racja. To możesz się uspokoić, Mitch. Po prostu nie patrz do zamrażalnika. Czemu w domu jest owca, kurwa? Jak to się zdarzyło, nie wiem. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, a tu nie jest? Puste butelki powinien. No właśnie, coś mi tu ściemnia. Puste butelki powinien, a gada głupoty, że George woli sherry, tak? Czemu to oszukujesz? Nieco zartywiały zew. Ej, no właśnie, to jest dziwne. Ktoś tu kantuje. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Barnhouse Lane. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!